Dzień dobry Państwu. Myślę, że dużo tego nie będzie. Przede wszystkim gratuluję Marek tutaj zwycięstwa. Było w pełni zasłużone. Na pewno słowa, które powiem, nie jest to kurtuazja, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że mimo tego, w jakim miejscu w tabeli jesteście, jest Raków Częstochowa. Zespół naprawdę jest bardzo dobrze przygotowany, zorganizowany i to są ludzie, którzy są gotowi na pewno na grę o najwyższe cele w tej lidze. My jesteśmy mocno, powiem szczerze, rozczarowani dzisiejszym wynikiem, bo wiadomo, że jak się eliminuje z Pucharu Polski ekstraklasowe zespoły, no to liczy się na to, że te punkty będziemy przywozić również z wyjazdów, a te wyjazdy ostatnio nam niezbyt dobrze wychodzą. Paradoksalnie dostaliśmy tą, bo kluczowym, że tak powiem, kluczową sytuacją była chyba ta druga bramka, gdzie dostaliśmy w momencie, gdy mieliśmy przewagę praktycznie dosyć wyraźną, natomiast no, gdzieś zabrakło troszeczkę skuteczności i szczęścia pod bramką, a szybko, że tak powiem, te piłki, które dzisiaj te podania za linię obrony ze środka pola szły ze strony przeciwnika, no, dosyć mocno nam, że tak powiem, zaszły za skórę i z tego praktycznie dwie bramki dzisiaj zdobył Raków. Trzeba się po prostu podnieść, na pewno mocno popracować, nad strzelaniem bramek na wyjeździe, bo też wiedzieliśmy, żeby z Rakowem zdobyć jakieś punkty, to trzeba przede wszystkim tutaj strzelać bramki jako pierwsi, a nam się dzisiaj to nie udało. Jeszcze raz gratuluję. Witam Państwa, dziękuję tutaj Rafałowi za gratulacje i ciepłe słowa. Natomiast zwycięstwo chciałbym dedykować, no i cała drużyna, myślę, trenerowi Sikorskiemu, który przeszedł teraz ciężką operację i jest niestety w szpitalu, nie mogło dzisiaj go być i tym bardziej się cieszymy, że mogliśmy wygrać, tak? I jeszcze raz to zwycięstwo mu dedykuję. Jeżeli chodzi o mecz, no wiadomo, że nie mogliśmy tutaj wygrać do tej pory. I to było widać, bo bardzo chcemy i to nam dzisiaj się udało. Mam nadzieję, że to ciśnienie zejdzie. Graliśmy z bardzo dobrym zespołem, uważam. Zazdrościłem tej lekkości właśnie, tej pewności siebie. No, ale trudno, żeby było inaczej, jeżeli się ma tyle punktów i jest się w ćwierćfinale Pucharu Polski. Grali swobodnie, natomiast moja drużyna pokazała charakter i dobrą organizację gry. Dzisiaj tym wygraliśmy, bo tutaj Rafał powiedział o tym, że te piłki za linię obrony, one tam szły, wiedzieliśmy, że przeciwnik gra dość wysoko. Przygotowaliśmy się do tego meczu i na takie właśnie granie się cieszę, że zawodnicy umieli to wykorzystać i przede wszystkim walczyli o każdą piłkę, bo z takim zespołem dzisiaj, gdybyśmy na chwilę stanęli, mielibyśmy duże problemy. Także jeszcze raz gratuluję zespołowi, całej szatni za to, co dzisiaj zrobili. No ale my też myślimy już o kolejnym meczu, bo mamy taki dodatkowy mecz, taki handicap w Suwałkach w środę. Będziemy się starali tam wygrać, żeby nasza sytuacja się jeszcze bardziej poprawiła, żebyśmy właśnie mogli nabrać takiej lekkości i swobody, bo stać nas na to, ale te wyniki troszeczkę nas tłamsiły. Dzisiaj jesteśmy po dwóch zwycięstwach i wiem, że w Suwałkach będzie się nam grało lżej. Dziękuję.